Horoskop na następny tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów i słuchaczy dzisiaj na rozkładzie tygodniowym, ale połączonym z horoskopem. Dzisiaj robię to inaczej. Nie wyciągam kart na każdy dzień tygodnia, tylko połączę horoskop, czyli wasze żywioły i znaki zodiaku, z przepowiednią na następny tydzień, czyli z wróżbą na następny tydzień z kart Tarota. Kochani, witam serdecznie. Oczywiście dziękuję, że jesteście. Proszę o komentarze i lajki z kciuczkiem w górę. Oczywiście wszystkich nowych, którzy dzisiaj pierwszy raz odkryli na YouTubie mój kanał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam, zostańcie z nami. Naprawdę jest to wspaniałe, ponieważ dostaniecie wtedy od YouTube'a, jak zasubskrybujecie, codzienne powiadomienia o moich nowych premierkach z różnymi tematami wróżb kolektywnych. Zapraszam do subskrypcji. Wszystkich Państwa, którzy mają dylematy, nie wiedzą, jaką podjąć decyzję lub mają emocjonalne problemy w relacjach, czy inne pytania o pracy, karierze, o finansach, sprzedaży domu, przeprowadzce i tak dalej, zapraszam na wróżby indywidualne, które są dokładniejsze niż te kolektywne i odbywają się na podstawie waszych zdjęć, dat urodzenia, osobistych problemów, pytań do kart. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-mail. Mój adres e-mailowy oczywiście umieszczam w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Także znajdźcie mój adres e-mailowy i napiszcie. Ja wam oczywiście podam takie wróżby tych warunki takich wróżb indywidualnych. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać, zacznijmy już, ponieważ język mi się już plącze, więc chciałabym już zacząć naszą wróżbę. Kochani, mamy cztery dzisiaj karty do wyciągnięcia i tutaj mamy temat ogólny dla wszystkich znaków, dla wszystkich widzów. Powiem wam, kochani, pierwsza karta, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza jest dla żywiołu powietrza, dla takich znaków horoskopu jak bliźnięta, waga i wodnik. Więc wszystkie takie zodiakalne bliźnięta, wagi i wodnik, czyli żywioł powietrza, wybierają kartę numer 1. Karta numer 2 jest dla żywiołu ognia i to są takie znaki horoskopu jak baran, lew i strzelec. Więc wszystkie barany, lwy i strzelce wybierają kartę numer 2. Karta numer 3, kochani, to żywioł wody dla wszystkich zodiakalnych raków, skorpionów i ryb. Także wszystkie raki, skorpiony i ryby wybierają kartę numer 3. Natomiast karta numer 4 jest dla żywiołu ziemi, czyli dla byków, pann i koziorożców. Więc wszystkie te właśnie znaki, byki, panny, koziorożce, wybierają tę kartę numer 4. Oczywiście możecie, kochani Państwo, wybrać swoją kartę znaku horoskopu. Na przykład, jeśli ktoś jest panną, wybiera tę kartę i znak ascendentu, tak? Czyli na przykład jesteś panną, ale masz ascendent w skorpionie, więc wybierasz grupę numer 3, grupę numer 4 i numer 3. I słuchasz tych dwóch grup, czyli znak horoskopu plus ascendent. Tak też możecie wysłuchać, bo wtedy te karty uzupełniają się i jest wróżba dokładniejsza. Ok. Wymyśliłam sobie dzisiaj właśnie taką wróżbę, żeby po prostu było coś innego. Teraz tak, dla wszystkich znaków na przełożeniu kart Tarota są dwie monety, czyli podjęcie jakiejś trudnej decyzji, gdzie się wahacie, rozmyślacie, analizujecie, nie wiecie jak postąpić, nie wiecie jaką decyzję podjąć. Tutaj macie jakieś szwankungi, jeśli chodzi, czyli szwankujecie, jeśli chodzi o podjęcie decyzji. Też być może no, nie chcecie podjąć tej decyzji, także bawicie się tymi dwoma kwestiami. Być może troszkę lekkomyślnie podchodzicie również do podjęcia jakiejś poważnej decyzji.
Bawicie się tutaj zamiast poważnie wziąć jakby powagę sytuacji, tak? Także tutaj brakuje Wam również odpowiedzialności za tą decyzję, powagi. Tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję, ale jesteście być może jeszcze nie gotowi, nie dojrzali. No, w następnym tygodniu oczywiście tą decyzję należy podjąć poważnie i z wszelkimi konsekwencjami. Dobrze? I teraz do tego tematu, który się już pokazał, czyli podjęcie jakiejś ważnej decyzji, jakiś wybór, tak? Nie uciekanie, nie unikanie podjęcia tej decyzji, podjęcie z powagą do przemyślenia tych dwóch spraw, tak? Teraz wyciągniemy karty te dla poszczególnych znaków zodiaku i zobaczymy, jak one uzupełniają to tematycznie. Więc karta dla żywiołu powietrza, dla bliźniąt, wag i wodników na następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Trzy miecze. Trzy miecze mówi o bólu serca, o bólu emocjonalnym, uczuciowym, o jakimś kacu wręcz związanym z miłością, ze sprawami związku. No, owszem, rozczarowanie, smutek, być może kłótnia, być może nawet rozstanie, przerwanie relacji, jakieś na pewno doświadczenie, które jest bolesne, jakaś, no nie wiem, jesteście zawiedzione, zawiedzieni, jakiś konflikt jest, który musicie dźwigać i który ten konflikt lub te problemy w związku, czy miłosne, czy emocjonalne, przebija wręcz Wam serce z bólu. Czyli jest to taki ból, taka rozpacz, taki jakby ból wewnętrzny, tak, serca emocjonalny, że nie możecie sobie wręcz z tym poradzić. Ta karta często mówi o rozstaniu, ta karta mówi o łzach, o rozpaczy, o złym czasie, bardzo takim depresyjnym, smutnym. Ta karta mówi też o tych ludziach, o tych słuchaczach, którzy są w trójkątach emocji, jakichś trójkątach miłosnych, że też te trójkąty są męczące, przyprawiają Wam ból. Oczywiście niepewność, negatywne myśli, negatywne emocje, no po prostu rozpacz też. Jesteście na pewno zakochani, zakochane, ale musieliście podjąć jakąś decyzję, która przyprawia Was o ból serca. Czyli tutaj mamy niestety dla bliźniąt wag i wodników, czyli żywiołu powietrza, w następnym tygodniu jakieś problemy emocjonalne, uczuciowe, problemy w związku, być może właśnie podjęcie decyzji o rozstaniu. Tutaj macie podjąć jakąś decyzję, być może podjąć decyzję o rozstaniu lub zostaniu w tym bolesnym związku, który nie daje Wam do końca szczęścia, satysfakcji. Być może jest to chęć zakończenia tego trójkąta miłosnego, który Wam tak naprawdę przyprawia dużo bólu, rozczarowania. Chcecie na pewno w następnym tygodniu podjąć jakąś decyzję, ale uwaga, ponieważ no, żebyście nie wpadli w jakieś takie smutki, stany depresyjne lub jakieś emocjonalne problemy, ponieważ jest tu rzeczywiście jakaś bolesna karta, czyli no, trudny czas, powiedzmy sobie, emocjonalny dla bliźniąt, wag i wodników w następnym tygodniu. Także uwaga, by nie wpaść w taką skrajność emocjonalnych jakichś rozterek, tak? Nie cierpieć tak bardzo, aż dogłębnie. No, weźcie się też za inne sprawy. Są też inne sprawy ważne, tak? Nie podrążcie się tutaj w jakimś totalnym smutku. Taka wskazówka dla znaków bliźnięta, waga, wodnik. I teraz zapraszam, kochani Państwo, wszystkich tych, którzy wybrali grupę drugą, czyli wszystkie znaki zodiaku związane z żywiołem ognia, czyli barany, lwy i strzelce. Cztery miecze. Cztery miecze dla baranów, lwów i strzelców. Kochani, cztery miecze to potrzeba
spokoju, odpoczynku, przemyślenia czegoś w spokoju. Potrzeba regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy, by nie podjąć czasem właśnie złych decyzji. Odnoszę się tutaj jeszcze raz do tej karty, gdzie nie wiecie, jaką podjąć decyzję jako temat, tak? Następnego tygodnia. I tutaj właśnie należy wziąć czas, znaczy mieć czas, powiedzmy, w następnym tygodniu, wziąć sobie po prostu pauzę od takich normalnych, tuzinkowych spraw, zabiegania i tak dalej, i wewnętrznie się pozbierać, by spokojnie, cierpliwie, w stagnacji, w spokoju, po prostu podjąć jakąś ważną decyzję. I nie robić nic na siłę, nie brać sobie 100 spraw w następnym tygodniu, aktywności, jakichś, nie wiem, sprawunków, by po prostu nie zapomnieć o tym, że potrzebujecie rzeczywiście w ciszy, w spokoju coś przemyśleć. 4 miecze mówią o tym, że być może trzeba coś zakończyć, przeciąć, odciąć, zablokować, ale to wcześniej musicie bardzo dokładnie przemyśleć. Tak? Czyli wziąć sobie czas, poleżeć, tak jak tutaj ten mężczyzna, poleżeć, jakby tutaj on nawet leży w takim bezruchu, tak? Jakby się modlił, prosił też o pomoc wszechświata, czy nie wiem, opatrzność Bożą, by mu pomogła w podjęciu decyzji. Być samym, by podjąć po prostu w zgodzie z samym sobą tą decyzję, tak? Potrzebny jest do tego spokój. No, nie daj Bóg, ta karta też mówi nieraz o jakiejś chorobie takiej nagłej. Nie daj Bóg, żeby nie było żadnej choroby, także uważajcie, bądźcie ostrożni, ponieważ no, ta karta też mówi nieraz o takim przymusie wręcz zostania w łóżku, wzięcia pauzy, jak to się mówi, w spokoju, odetchnięcia i regeneracji poprzez jakąś chorobę. Więc uwaga na wszelkie jakieś choroby, żeby się nie wiem, przeziębić czy nie przeciążyć, tak? Tutaj ta pauza jest niezbędna. To powiem tylko, że naprawdę ta pauza mówi o potrzebie. Ta karta mówi o potrzebie pauzy, by coś przemyśleć, ustanowić, tak? No, nie daj Bóg też, ta karta nieraz mówi o tym, że zostaniecie bez pracy przez jakieś różne zbiegi okoliczności. Także uwaga, starać się proszę w pracy nie spóźniać, być pracowitym, pilnym, sumiennym i tak dalej, ponieważ być może ktoś Was obserwuje. Ta karta mówi również o tym przymusie pauzy, ponieważ na przykład zostaniecie nagle bez pracy. Więc uwaga, bądźcie przezorni i no, nie szarżujcie sobie też w pracy, tak? Oczywiście, jeśli tutaj chcecie podjąć decyzję, barany lwie i strzelcy, czy zakończyć kontrakt, czy rzucić pracę, no to weźcie sobie tutaj chwilę czasu w następnym tygodniu i przemyślcie, czy to jest naprawdę dobra decyzja. Dobrze, także taka wskazówka dla baranów, lwów i strzelców. I teraz zapraszam wszystkich kochanych widzów, którzy wybrali kartę numer 3, czyli żywioł wody. I to jest karta dla wszystkich raków, skorpionów i ryb. 8 kielichów. 8 kielichów, kochani. To karta odejścia, zostawienia uczuć i emocji oraz spraw lub ludzi, którzy lub spraw, które nam nie służą. To jest karta rozstania, zdecydowanie się na odejście. I teraz przypominam kartę tematu dnia, tematu tygodnia następnego, że macie tu podjąć jakąś ważną decyzję, odejść czy zostać. I tutaj jest karta odejścia. Być może karta ta sugeruje Wam, że lepiej odejść, lub daje Wam taką opcję, że można przecież odejść, zacząć wszystko od nowa i zostawić sprawy toksyczne, jeśli one Was niszczą.
Także wszystkie raki, skorpiony i ryby przemyślcie w następnym tygodniu, jeśli chcecie rozstania, na przykład jeśli chcecie rozwodu, tak? Chcecie wyprowadzki od, nie wiem, partnera, chcecie zerwania tego partnerstwa, ponieważ was męczy, jest toksyczne i tak dalej, to ta karta sugeruje o tym rozwiązaniu w następnym tygodniu. Tylko musicie to, przypominam, przemyśleć. Tutaj jest sugestia tej karty, by iść po prostu swoją drogą, by pójść w swoją drogę, swoją drogą w swoim kierunku, by się rozwijać, by rozwinąć skrzydła, by nie siedzieć w sprawach po prostu, które Wam nie służą, które Was blokują, męczą Was, niszczą, są toksyczne. Nawet jeśli przyszłość wasza jest niewiadoma, to podjąć to ryzyko i odejść. Oczywiście każde rozstanie, każde zerwanie łączy się z bólem, z nieprzyjemnościami, być może z kłótnią. Natomiast może to być tylko krótki czas i można potem zapomnieć i zbudować coś lepszego. Także zaufajcie samemu sobie. I pomyślcie o sobie w tym po prostu no, dylemacie, tak? Po prostu jak, ta karta też mówi, żegnaj stare, witaj nowe. Jeśli stare już się wypaliło, nie jest ekscytujące, wręcz męczące, to witaj noje. Nawet jeśli noje jest, nowe jest niewiadome, tak? To pomimo to to nowe powinniście przed Wami zobaczyć i otworzyć te drzwi, tak? Czyli taka jest tutaj rada dla raków, skorpionów i ryb. Niemniej jednak weźcie sobie też czas, by to przemyśleć i by rozważyć tutaj te dwie opcje, czy zostać, czy odejść. Ale już wiecie, co karta Wam tutaj sugeruje. Czwarta karta dla żywiołu ziemi, dla byków, pann i koziorożców. Zapraszam. Ta karta to koło fortuny. Koło fortuny jako karta dziesiąta wielkich arkan mówi o zmianach i to bardzo szybkich zmianach, które powinny tutaj znamionować zmiany na lepsze. Koło fortuny to jakieś zmiany, przemiany, które są przeznaczone nam od losu, które mają jakieś ważne zadania, które pokazują nam jakieś ważne kroki w życiu. Pokazuje nam koło fortuny, że coś nowego powinniśmy zacząć lub coś się zacznie nowego dla nas. Jakieś ważne, istotne zmiany po prostu nadejdą i to szybko, nagle, niespodziewanie. Jeśli jesteście teraz pod tym kołem i nie jest Wam dobrze, to przyjdzie zmiana na lepsze i będziecie na kole, czyli raz pod wozem, raz na wozie. Coś nowego się może zacząć. I tutaj mówi jednak ta karta, że poprzez tą przemianę, zmianę, tak, tą szybką jakąś zmianę w następnym tygodniu, być może macie też ważne jakieś zadanie do wykonania lub do nauczenia się czegoś na starych błędach i tak dalej. Ta zmiana może przyjść naprawdę w 10 godzin do maksymalnie 10 dni dla Was, kochane byki, panny i koziorożce. Czyli tutaj jakiś lepszy cykl, jakaś nowa faza się dla Was może zacząć. Także zwróćcie uwagę w następnym tygodniu, byki, panny i koziorożce. Jeśli chcecie coś zmienić, przemienić, jeśli macie dosyć, to nie bójcie się tych zmian. I takie rady i wskazówki od kart Tarota dostaliście, kochani Państwo. Wszystkie znaki Zodiaku. Dzisiaj troszeczkę inna była wróżba na następny tydzień, ale myślę, że równie ciekawa. Życzę Wam wspaniałego następnego tygodnia. Dużo pozytywnych spraw i wibracji oraz pozytywnej energii. I do usłyszenia
już wkrótce.